Hej, cześć, z tej strony Bartek i witam was w kolejnym odcinku Robimy Serwer Minecraft, w której to serii robię serwer Minecraft na Minecrafcie Vanilli. Aktualnie zupełnie na Vanilli. W przyszłości może się to troszkę zmienić, bo mogę tutaj zrobić serwer Bookit. Aczkolwiek widzicie pewnie już, że w tym odcinku jestem w trochę nieco innej scenerii. Jestem tutaj w jakimś, nie wiem, odległym terenie od spawnu. Tutaj są jakieś, widzę góry, tu jakiś las, tajga, czy jak to się tam zwie. Tak, dokładnie. Dobrze widzicie, jestem dość daleko. Jak jest spawn na koordynatach 0,0, to jestem na 1200,0 mniej więcej. Tak więc widzicie, myślę dobrze. I tak, pewnie spytacie, Bartek, co my tutaj dzisiaj będziemy robili? Otóż to będziemy dzisiaj wyrównywali teren pod kuboidy swego rodzaju. Tylko tak, teraz łopata w dłoń i zabieramy się do roboty, prawda? No niekoniecznie, bo łopatą zajęłoby nam to miliard lat. Dlatego użyjemy do tego command fill / fill 3 razy tab. Znacie już tą komendę pewnie ze wcześniejszych odcinków. Oczywiście, tak, wszyscy wiemy, tak? Znamy tą komendę świetnie. Może już wyłączę F3. I na przykład tutaj robimy pyk. 3 razy tab, R. No i pięknie wypełniło nam to powietrzem. Tak jak widzicie, będziemy musieli też trochę zastanowić się, jak tu chcemy ten teren ogarnąć. Czy zostawimy go po prostu taki kwadratowy, wycięty, czy też jakoś to mamy ładnie tutaj obrobić. Na pewno te drzewa tutaj będą musiały stąd wylecieć bardzo szybko. Tak, zombie, bardzo dobrze, pal się. Za głupotę się płaci. Teren uznajmy za wyrównany, więc możemy zaczynać zabierać się do robienia działek. Tak więc postawimy tutaj sobie taki narożnik. A teraz liczymy, będą to działki o wielkości 16x16 dla zwykłych graczy. Jakieś działki VIP będą też dostępne oczywiście. Tylko pokażę wam jedną działkę, jak będzie wyglądały to mniej więcej. I później już nie będę was męczył, bo nie ma to zbytnio sensu. Tutaj robię fill. Oczywiście bierzemy od poziomu zerowego. Tak. Teraz tutaj Minecraft Bedrock 0, może Outline. Teraz zostało mi jeszcze tylko wymienić tutaj ten Bedrock, który został tam, gdzie powinna być trawa. Wymienić go na zwykłą trawę i będzie wszystko ok. Dobra, tutaj. No i pięknie. Tak będą wyglądały te działeczki. I tak, teraz zacznijmy może robić górną część działki. Górna część będzie wyglądała mniej więcej tak. Fill. A tutaj będzie Minecraft Barrier Block 0. I robimy Hollow. I przesadziłem, bo to miało być źle. Okej, miało być Outline. Dobra, jakbym zapomniał o czymś jeszcze. Tak, oczywiście zapomniałem, bo tutaj musi być oczywiście 255 na wysokość. I jest to oczywiście za wysoko, dobra, więc robimy tylko tyle, ile damy radę. Podejrzewam, że nie będzie to więcej niż 150, ale zobaczmy, jak to będzie przy 200. Tak, przy 200 też jest to za dużo. Zróbmy tutaj na 160. Nie 2160, tylko 160. Ok, i myślę, że to będzie chyba najlepszy pomysł. Teraz muszę sobie wziąć taką barierę. Teraz mogę zobaczyć, gdzie jest ta, gdzie jej nie ma. Mniej więcej dokładnie wszędzie jest. A zobaczmy, jak to jest z wysokością. Kurczę, dobra, spokojnie wystarczy nam, myślę, tyle wysokości. 160 to i tak jest bardzo, bardzo dużo. To będą takiej wielkości działeczki. A tutaj zostało mi jeszcze wypełnić to trawą zwykłą, albo raczej powietrzem, niezwykłą trawą. I to by było na tyle, jeśli chodzi o samą działkę. A jeszcze później tutaj będzie trzeba oczywiście dorobić mechanizmy, które będą mniej więcej tą działką zarządzały. Tak, jesteśmy teraz po krótkiej przerwie i jestem teraz wpatrzony w ziemię, bo już wam pokazałem, dobra. Ogólnie zmieniłem sobie teksturpaka, może tak, zrobiłem teksturpaka, w pewnym sensie jeszcze nie jest gotowy do końca. Tak, i teraz popatrzcie na ten piękny pasek expa i te piękne kolory wełny, dobrze. Tak, od razu spoiler tutaj taki fajny. Takie drzewko będzie na spawnie, ono jeszcze jest w trakcie budowy, jak widać oczywiście.
Może zmienię sobie na Game Mode 1, czytaj Creative'a, bo chciałem wam pokazać magiczną rzecz, tak, magiczna sztuczka. Ogólnie jak te korzenie tutaj powstawały, bo jak widzicie jest tu sześciostronny blok, który z sześciu stron jest taki sam, sześciostronny sześcian, dobry pomysł, Bartek. Sześcian, który z każdej strony ma tą samą teksturę nałożoną. Jest to po prostu bat, nietoperz, który nazywa się, no tak jak widzicie oczywiście, nie wiem czemu log xd, ale tylko że myślę, że log, tak wygląda to cała komenda do niego, która jest dość prosta, trzeba przyznać, nie ma w sumie tutaj dużo filozofii, wygląda to mniej więcej tak, nie będę wszystkiego tłumaczył, tu jest później chain, no i wygląda to tak, po prostu zabija tego nietoperza, żeby on nie latał i nie rozwalał, znaczy nie tworzył może lepiej. Nie niszczył świata, w sensie nie tworzył miliarda klocków ze sobą. Dobra, tak więc tak wygląda też woda, którą troszeczkę zmieniłem sobie, ponieważ mi się taka bardziej podoba niż ta normalna w Minecrafcie. Ta normalna jest taka nudna i brzydka, ta mi się wydaje taka tylko po prostu czystsza, taka, no nie wiem, jest po prostu ładna. Tak, kolory wełny też wyglądają całkowicie inaczej i to w sumie tyle. Ale nie miałem teraz gadać o tekstur pakach, które robię, resource pakach nawet, tylko o działkach. Tak więc tutaj mam sobie te teleporty, które już widzieliście oczywiście w poprzednim odcinku. To jest command room, do którego tylko admin ma dostęp. I tak, tutaj jak widzicie są pieniądze, zmieniłem ich teraz nazwę na baksy. Dolany takie fajne. I to wygląda tak, za wykopanie danej ilości dostajemy jednego baksa. Tutaj mam jeszcze taki fajny spadek do takiej super sali. Tutaj można sobie, jeśli się ma 1000 baksów, pójść tam, kupić działkę 16x16, tą normalną dla zwykłych graczy. Tutaj są dwa teleporty na spawn. I tutaj oczywiście będą teleporty na działki. Jeśli ktoś będzie posiadał takową, można teraz tutaj wbić. Tutaj widzicie całe zasady. No trzeba przyznać, że ta wełna wygląda całkiem pięknie, prawda? Prawda, oczywiście, że wygląda pięknie. Także te jeszcze nie są wykończone, bo tam będę musiał dodać te wszystkie command bloki. Tutaj 10 działek już jest gotowych, nie wiem czemu od 11 numeru do 20, ale jakoś tak wyszło. Także w sumie no, to tak po prostu wyszło. I tutaj są wszystkie komendy potrzebne. Tak, wszystkie potrzebne komendy, tak, można by tak rzec sobie spokojnie, myślę. Tak więc pierwsza komenda wygląda tak, nd i tutaj numerek działki. To jest ta komenda pod płytką naciskową, później tak, najpierw może powiem co robi ta pierwsza. Ta pierwsza zmienia scoreboard, wynik dla danego gracza, który stoi tutaj najbliżej w tym właśnie wyniku nd17 w tym przypadku. Wygląda tak, nic redstone i impulse, tutaj już później jest always active i chain i to wypełnia 4 blokami redstone'u zaraz tamto miejsce, które wam zaraz pokażę oczywiście. Tylko zakleję sobie to, bo nie chcę tutaj mieć takich dziur niepotrzebnych. I tutaj są właśnie różne do różnych działek. Tutaj się pojawiają, obok tych command bloków się pojawiają te redstone bloki, które właśnie aktywują, teleportują gracza, który już ma ten wynik na spawn. Usuwa 1000 dolanów, wypełnia tamto miejsce, gdzie można wejść z tą półpłytką blokami emeraldu i tutaj mówi, że ten gracz kupił działkę, tak? Gracz z tym wynikiem. Myślę, że jest to dość proste, gdy naciśniemy tab, wyświetla nam się właśnie wynik, aczkolwiek od razu mówię już w tym odcinku, bo wiem, że były pod tamtym filmem ostatnim komentarze, żebym podał IP, którego jeszcze nie ma w sumie. Bo nie jest to jeszcze serwer, to jest wyświetlane tylko dlatego, że jest tu scoreboard. Tak od razu wytłumaczę, jak były komentarze, żeby no może uniknąć paru, czy nie wiem, cokolwiek. Myślę, że to by było na tyle, jeśli o to chodzi. Tak, tutaj mam parę zadań, które już mam do wykonania lub nie wiem, cokolwiek. Magiczne runy, nie wiem, czy powstaną. To jest taki pomysł jakby. Na pewno będę musiał powiększyć tą górkę, bo spawn chciałbym, żeby jednak był na środku, trochę mi to nie wyszło, bo tak jest pod bokiem tutaj. Ale to bez problemu się tutaj troszkę powiększy. I tak, myślę, że rozpocząłem już pracę nad systemem prac.
rozpocząłem pracę nad systemem prac. Tak, dobrze, to mówię tylko takie no, masło maślane trochę. A więc system prac, można już powiedzieć, że już jest zaczęty. To jednak nie będzie timer, bo te nowe goalbloki są super, tak jak zresztą widzieliście. A dodatkowo wyspa na wodzie, nie wiem czy to w ogóle będę robił. A to zobaczymy. A niekolorowe niki, dokładnie. Nie będą to kolorowe niki, tylko rangi i przedrostki, tak jak tutaj widzicie admin. A regulamin to jest do zrobienia wszystko, myślę, że to na tyle. Coś tu jeszcze było takiego. Nie wiem czy będę robił minigierki, jeszcze nie jestem pewien, aczkolwiek to się zobaczy. Parkour być może jakiś tutaj powstanie gdzieś. Eventy jeszcze się zobaczy, aczkolwiek to dopiero jak wystartuje serwer. Może pokażę wam też inne te przedrostki, może tak najpierw scoreboard, teams, join, gracz. Tak wygląda normalny przedrostek dla każdego najzwyklejszego gracza. I teraz może wezmę jeszcze, pokażę wam VIP-a, który wygląda tak. Całkiem ciekawie, myślę, że będzie warto, bo VIP będzie miał działki 35x35, jeśli się nie mylę tak dokładnie, zamiast 16x16, więc to jest naprawdę, naprawdę duża różnica. Ponad 4 razy większa działka. A, tak, dokładnie. Ponad 4 razy większa działka. I będzie dostęp do specjalnego sklepu, prawdopodobnie jeszcze innego niż normalny. I pewnie jakiś fajny VIP room, gdzie będą śmieszne imprezy. Ale to VIP-y zobaczył, nie? Także to na tyle. Ten odcinek jakiś taki mi się zebrał na gadanie strasznie. Aczkolwiek no myślę, że musiałem trochę tak sobie pogadać, bo czasami tak fajnie jest, bardzo fajnie. Super, polecam ogólnie. Dobra, wejdę do admina, żeby móc wejść do command roomu. Chociaż w sumie nie, teraz pójdę do tego teleportu na działki. Najzwyklejszego. Tutaj będą po prostu command bloki, które będą teleportowały graczy w dane miejsce. W dane miejsce, na daną działkę może. To ja może zrobię tutaj już pierwszy teleport. Jedyneczka, pięknie. I pokażę wam tą całą komendę, która będzie tutaj sobie działała. Myślę, że to dobry pomysł. Always active. Tu zaraz zrobię, żeby to się powtarzało. To tak, pierwsza działeczka. By nie trzeba dodać do pewnej wartości coś. Aczkolwiek nie jestem pewien jeszcze do której. Chyba już wiem, dobra. Tak więc robimy coś takiego TP. Tutaj ma być slash. Slash, dobrze, źle zrobiłem. TP małpa all nd nie, chwila, co ja robię? Score nd1 równa się 1 i teraz koordynaty działki 100 1291, nie wiem czy powiedziałem 100 na 66 i 38. Będzie to wyglądało dokładnie tak. Repeat. Pięknie, ogólnie bajka. I teraz robimy tak, scoreboard of players set vertex z nd1 1. No i trochę zwaliłem, bo ogólnie nie mogę się ruszyć, więc teraz muszę zrobić sobie to na 0 i najzwyczajniej, aha, no to brawo ja ogólnie. Już się przestraszyłem, że będę musiał robić całe światło nowe, co raczej by nie nastąpiło. Aczkolwiek użyłem tej komendy, bo gdy chciałem to ustawić na 0, no to za bardzo mi to nie wyszło. I to co zrobiłem było dość bardzo głupie, więc nie róbcie tego nigdy więcej ogólnie, bo to tak trochę no problem później. Więc no tak ogólnie przewaliłem trochę. Tak, nie mogę się wysłowić, bo już byłem taki trochę scykany, hech. Trochę się wystraszyłem, że będę musiał wszystko od nowa robić, co by, jak już powiedziałem, nie nastąpiło. Może teraz zróbmy to tak, jak należy. Czyli zróbmy tutaj R równa się 1. Score ND1 równa się 1. I score ND1 minimum równa się 1. Tak? Dobrze, dobrze. Pięknie, świetnie zrobiłem teraz. Tylko no, można to było zrobić miliard lat wcześniej. I tutaj musi być 87, tak. Proszę, żeby teraz mi nic się nie ten, bo jak... O, jest pięknie, świetnie, super, dziękuję. Wbijamy na działkę. No i pięknie, pojawiamy się tutaj. Tu
tutaj jest teleportacja z powrotem i może usunę sobie w ogóle ten scoreboard remove. Nie, co to było? To jakaś była chyba inna komenda. Reset, tak dokładnie, to była komenda reset. Dobra, to by było na tyle. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, dzięki za oglądanie. Jeśli się spodobało, to możesz zasubskrybować kanał. Jeśli już subskrybujesz, bądź dopiero będziesz subskrybował, to tam koło przycisku masz taki fajny trybik. Tam musisz zaznaczyć w takim kwadraciku, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Teraz wyświetla ci się na ekranie, jak masz to zrobić. Jeśli chcesz to zrobić, jeśli nie wiesz jeszcze, jak to zrobić, oczywiście tak, tak. Dobrze, dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka i myślę, że to chyba na tyle. Oczywiście napiszcie w komentarzach, czy będziecie chcieli, żeby zagrać trochę na takim sobie serwie. Czy będziecie chcieli na nim grać? Tak, ogólnie. Na razie. Dzięki. Cześć. Pa, pa.